Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym vlogmasie i dzisiaj jest vlogmas 8 grudnia. Było dosyć intensywnie przez ostatni tydzień, więc teraz czas na chwilę takiego oddechu. Ja dzisiaj postaram się rozluzować. Sorki, przepraszam Was bardzo. Postaram się trochę rozluzować, zrobić sobie dzień spa. Z tego względu, że jest gorzej, jest trochę gorzej, jeżeli chodzi o moją rodzinę. Niestety mój dziadek trafił do szpitala. On jest bardzo schorowany i no niestety zachorował też na COVID-a i jest w szpitalu i opiekuję się tam nim. Mam nadzieję, że wszystko mimo wszystko będzie dobrze. No niestety babcia się też źle czuje. Od strony mamy. Ja się czuję w miarę okej, nie jest najgorzej. Nie wiem, dlaczego tak to się stało, dlaczego akurat magia świąt zadziałała tak, że przez cały rok nic się nie działo, nikt z nas nie miał z mojej bliskiej rodziny jakiegoś poważnego schorzenia. Niedawno mój brat miał, teraz mój dziadek i tak to wygląda. Dlatego przepraszam, że dzisiaj może nie będzie jakoś radośnie. Zrobię dzisiaj coś, na pewno na vlogmasie, coś dla siebie. Na pewno zrobię sobie maskę na włosy, bo widzę, że mimo wszystko, że wczoraj je myłam, to mam je bardzo suche. Muszę sobie nałożyć maskę na twarz i po prostu się wykąpać, rozluzować. Myślę, że napuszczę sobie wody do wanny, chwilę poleżę. Pokażę Wam, co używam na włosy, co używam na twarz i się po prostu wyszykuję. Może nie wiem, czy się będę malować, ale to taki po prostu dzień spa. Więc jeżeli jesteście chętni obejrzeć ze mną vlogmasa do końca, to zostańcie, byłoby mi bardzo miło. Najpierw zabieram się za to, żeby się umyć. Umyję sobie całe ciało. Ogólnie dostałam właśnie super płyn. Oczywiście to nie jest nic sponsorowane, ale dostałam super płyn z Dove i on ma 0% jakichś alergicznych i po prostu nawet jak się umyłam innym, na przykład zwykłym żelem, to mnie wysypywało mi ciało, bo ja mam atopowe zapalenie skóry, więc moja skóra bardzo często łapie właśnie jakieś różne podrażnienia. I mam suchą skórę, więc muszę ją też dobrze nawilżać, ale to mnie nie podrażnia, więc jeżeli ktoś ma również takie problemy, to polecam, bo ładnie pachnie, nie muszę używać takich specjalistycznych żelów do kąpieli, które nie wywołują u mnie reakcji alergicznej, więc ten się naprawdę super sprawdza i pachnie bardzo ładnie pistacjami. Ogólnie włosy teraz myję cały czas tym Sajosem, który dostałam też w kalendarzu adwentowym. I jako drugie przeważnie używam Pantene, różnych szamponów, ale tak to wygląda. Może nie jest moja rutyna włosowa jakoś za dobra, no dajcie znać w komentarzach. I dzisiaj będę robić sobie maskę keratynową. Tutaj jest, myślę, że Maja jak mi pożyczy, bo mi się wydaje, że to jest Mai, to się nie obrazi. Tutaj jest taka maska keratynowa, nie mam swojej, więc muszę pożyczyć. Po umyciu włosów nakładacie sobie na włosy. Na przykład ręcznikiem zawijacie albo jakąś folią, podgrzewacie suszarką i później spłukujecie po pół godzinie, więc taką maskę sobie dzisiaj zrobię. Wykorzystam jakąś maseczkę na twarz też z kalendarza adwentowego, który mama mi robiła jeszcze w poprzednie dni. I ogólnie kalendarze adwentowe otworzę wtedy, kiedy będę mogła wrócić do siebie, do domu. Więc wybaczcie mi, że ten kalendarz adwentowy to na jakimś innym vlogmasie po prostu będzie jedno wielkie skupisko kalendarza, no ale myślę, że się nie obrazicie i zrozumiecie moją sytuację. No i jeszcze, jak już a propos wspominam, no to jeszcze moja druga babcia od strony taty też jest w szpitalu, też ma problemy, oczywiście nie ma COVID-a, ale ma jakieś inne kłopoty, więc po prostu okej. Mam nadzieję, że już jest dobrze, bo przed chwilą musiałam wycierać ekran. Trochę mi zaparował. Teraz sobie na nogi użyję masła kakaowego. A jeszcze wczoraj miałam jeszcze paznokci nowych, ale po odcinku z ciocią, gdzie ona uczyła mnie szyć i przypominam o tym, że macie konkurs na Instagramie właśnie. To, co uszyłyśmy na odcinku, to jest dla Was,
A właśnie, po odcinku zrobiłam paznokcie. Byłam u mojej kuzynki Weroniki. Teraz mam kremik, ale one są matowe. I mam takie piękne bombeczki, wzorki. Takie cudowne paznokcie. Krem mi się wchłania, więc teraz biorę maskę. Maska wygląda tak. Nie mam szczotki, mam jedynie grzebień, więc posłużę się delikatnie grzebieniem, żebym później nie miała problemów z rozczesywaniem. Chociaż i tak nie jest źle, jeżeli chodzi o moje włosy. Po umyciu są ciemne. Ja na przykład powiem wam ciekawostkę, jak się urodziłam. To w ogóle urodziłam się z czarnymi włosami, gęstymi włosami. A teraz mam jasne włosy i cienkie włosy. Teraz użyję sobie trochę tej maski. Smarowuję w ręce i we włosy. Ok. Teraz druga strona. I z powrotem włoski lądują do ręcznika. Zaraz będziemy to podsuszać. Teraz umyję sobie buźkę. Używam takiego żelu do twarzy z Under 20. A dzisiaj nałożę sobie maseczkę Wandy, którą dostałam w kalendarzu. Ale to zrobię później, bo na razie jak sobie nałożę, to mi pewnie spadnie. I teraz będę podsuszać 10 minut moje włosy. Zanim jeszcze zrobię sobie jakąkolwiek maseczkę, zobaczcie w ogóle, jak to jest świątecznie, to idę zrobić sobie jakieś jedzonko. Nie wiem, która jest godzina, coś koło 13 czy 14, więc zrobię sobie śniadanko, trochę odpocznę, nałożę maseczkę i zrobię sobie zdjęcia paznokci, bo muszę podesłać Weronice, żeby sobie dodała na stronę, bo zrobiła naprawdę dobrą robotę. Pokażę wam tu teraz, jak tu jest ogólnie pięknie i świątecznie. Mimo wszystko, że choinka jest biała, to tak, może nie jest do końca biała, tak jakby ośnieżona, to ma swój urok. Tutaj takie ludziki, ogólnie tutaj takie piękne, wielkie akwarium. Tu nawet są rybki Nemo. A tu Skippy. Tak, dzień dobry. Tutaj takie ozdobki, no po prostu cudownie. Ten kącik też mi się bardzo podoba. Święty Mikołaj, świąteczne poduchy. Tą kuchnię już widzieliście, ale tak, tam jest moja lampa, świeci się. I zrobię sobie, myślę, jakieś napki. Jak mam brzuch humor, to jakoś tak średnio mi się chce jeść, mimo że jestem głodna. Ale zjem coś, bo jest pora. Myślę, że jedna kromka w zupełności wystarczy. I jakaś paróweczka do tego. Pewnie będę wam tu zanudzać, bo już pokazywałam wam, jak robię śniadanie. No i tak mniej więcej to będzie wyglądać: pomidor, majonez, ser, szynka i paróweczka, tak. Właśnie zagotowała mi się woda. Mogę otworzyć jeszcze kalendarz adwentowy z herbatkami, bo ten i ten, który dostałam, jedynie tutaj mam. Ale proszę bardzo. Mamy wczoraj i dzisiaj. Wczoraj była herbatka biała, figowa z gruszką. Tutaj jest. A dzisiaj mamy herbatę zieloną, malinową. O tak, to sobie dzisiaj zrobię. Myślę, że umilił to dzień. Okej. Okay. Wcale nie tak źle mnie widać. Skippy przybiegł, bo jedzonko. Parówka mi się zrobiła w mikrofali i nie wygląda za apetycznie, bo się trochę rozwaliła. Ale ja sobie coś tutaj obejrzę na YouTubie. Pochilluję trochę. Nie wiem, co dalej będę robić. Na pewno mam do zrobienia jeszcze matmę, jeżeli chodzi o takie szkolne rzeczy. Pewnie chciało być parówkę, nie? Gadam ze Skippym. On sobie tutaj ze mną siedzi. A wszyscy, którzy jedzą, to życzę smacznego. Mam już też herbatkę. Zjadłam śniadanko o 14. Teraz nałożę sobie maseczkę. Tu nie ma nic dla ciebie. Jak ty tu przybiegłeś? No, pewnie nie będzie to jakoś za pięknie wyglądać, bo ogólnie maski w płachcie widziałam na TikToku też. Dziewczyna założyła, oczekiwała pięknej maseczki, a tu twarz zniekształcona. No, powiem wam, że nie wygląda tak źle. No i jestem pandą, zobaczcie. To nie jest nic dla ciebie, no zobaczcie, jak ten pies prosi. Tu nie ma nic dla ciebie, no widzicie te łapki, widzicie te łapki, widzicie tego psa, tu jest maseczka. Okej, okay. Zdejmuję maseczkę.
Uwaga, mnie trochę piecze coś. Czy ja mam czerwoną, podrażnioną skórę? Nie, ale mnie coś tutaj piecze. Ja zawsze po tych maseczkach i tak ten żel sobie zmywam albo po prostu wodą, bo nie lubię tego żelu, wolę nałożyć swój własny krem, zdecydowanie. Więc idę to zmyć. Maseczka była bardzo przyjemna, trochę mnie tutaj szczypała, może dlatego, że mam bardzo suche miejsca właśnie tutaj, tutaj, tu mam suche. Po prostu mnie może to piecze. Teraz muszę się zająć zrobieniem jakiejś fotki. Muszę jakoś to ładnie paznokcie przygotować. A teraz pokażę wam zdjęcie bez flesza z tym światłem. No, więc na pewno coś stąd wybiorę. Ale paznokcie prezentują się super, w ogóle ten kolor jest kozacki. Teraz jest tak późno pora, że muszę nosić lampę z góry na dół, bo w łazience też używam lampy. Bo jest już ciemno. I wchodzę po schodach ze statywem, więc muszę uważać jeszcze z kamerą i telefon pod pachą. I hops. Tak wyglądają moje włosy z maską jeszcze, bo teraz trzeba te włosy porządnie spłukać. I jeszcze raz w ręczniczek i hops, w czysty ręczniczek, teraz włoski, teraz mój kremik na dzień. Próbowałam już ogólnie tego serum jako bazę pod podkład, jest naprawdę super, super się też zachowuje. Więc nakładam sobie kremik. To jest kremik Optimals z Oriflame'u. Jest lekki, nie podrażnia mi skóry, więc bardzo dobrze. Moje ręce ogólnie też nie trzymają za dobrze, więc używam tego też kremiku z kalendarza adwentowego. Zakładam jeszcze koniecznie mój ulubiony zegarek. To jest mini band 4, bo ktoś się też, jakaś dziewczyna się mnie pytała na Instagramie właśnie, jakiego mam banda. Ogólnie jak myłam swoje włosy, to już czułam różnicę, bo naprawdę były bardzo nawilżone dzięki tej masce, więc teraz mogę zdjąć. Tego do rozczesywania włosów używam też, ale najczęściej używam oleju do włosów. Takiego, może nie takiego konkretnie, bo to pożyczam od Mai, bo swojego zapomniałam z domu. To jest dobra pielęgnacja, oczywiście nie jestem profesjonalna w tych rzeczach. Jestem totalnym włosowym laikiem, nie jestem fryzjerem, nie zaczerpnam porad u fryzjera jako takich. Jedyne wiem, że produkty sieciówkowe typu do włosów są po prostu składem okropne. Powinnam się za to zabrać, żeby je zacząć czytać po prostu. Moje włoski też są rozjaśnione, dlatego tutaj na końcach są jaśniejsze. Podejrzewam, że teraz moje włosy są takie słabsze, dlatego że jest zima i często wystawiam je na takie zimne powietrze. Nie mają kiedy się zregenerować, dlatego też taki dzień jest nam potrzebny. Nie tylko dla nas, ale też dla naszych włosów, dla naszej skóry. Nie lubię mieć tak masakrycznie mokrych włosów, dlatego zamieniłam sobie suszarkę na suszarkę okrągłą. I to jest szczotko, suszarka w jednym, dostałam ją od chłopaka. I ona naprawdę uratowała mi życie, bo prostuje mi włosy, modeluje i suszy, więc trzy w jednym normalnie. I zrezygnowałam właśnie przez tą szczotkę w prostownicę, bo prostowałam długi czas swoje włosy codziennie. Może nie codziennie, ale co dwa dni je prostowałam, więc naprawdę polecam, jeżeli macie okazję sobie kupić. Ona była za 80 zł, to jest Hoffen, tak dokładnie, z Biedronki, więc polecam. To nie jest żadne lokowanie niczego, tutaj nie ma nic, co lokuję. Jak będę jakiś produkt lokować na YouTubie, to wam wtedy powiem. Tak wygląda pierwsza połowa wysuszona moich włosów. No, jest proste. Po prostu tu na końcu ładnie się wszystko modeluje. I tak to wygląda. Tak się prezentują włosy już wysuszone. Są naprawdę gładziutkie. Fajna jest ta maska, bardzo mi się podoba. Lekkie i wygładzone. Mogę mieć od tego trochę mokre jeszcze włosy. Mam nadzieję, że są lśniące i że to mniej więcej widać na kamerze. I w sumie jest to z tego spa, to już wszystko. Zajęło mi to półtorej godziny. Jeszcze wam coś jeszcze na pewno ponagrywam, bo to nie wszystko. Chciałam wam pokazać, co robię w sumie w takie luźne dni. Może nie luźne, trochę zestresowane, ale jak staram się odstresować, to właśnie tak to wygląda, że
muszę coś zrobić dla siebie, nie skupiam się na szkole. Także na razie śmigam jeszcze odpoczywać z powrotem, posiedzieć na telefonie, robić coś innego i zamulić sobie po prostu czymś głowę. Hejka. Także ja wróciłam do domu, jak już możecie zauważyć. No jest 22, nie odzywałam się w sumie dzisiaj, nic nie zrobiłam. Jest dziwny dzień, to zadbać o bezpieczeństwo bliskich mi, bliskich osób. Jeszcze mam do otworzenia, tak mówię, że nie otworzę tych kalendarzy, ale jak już jestem w domu, no to mogę otworzyć ten kalendarz. Bardzo się z tego powodu też cieszę. Zacznę od tego, który dostałam. Dziś jest 8, ale co my tu mamy? Uwaga, piękną różową kredkę, podejrzewam, że jest albo do ust, albo do oczu. W takim odcieniu, nie wiem, czy się wyostrzy. O, ale super! To mi się może bardzo przydać. To jest taka spineczka do włosów, bardzo fajna. O, ekstra! A teraz idziemy do tego kalendarza mojego, który robiłam razem z mamą. Dobra, więc tutaj w pierwszym okienku. Uwaga. Dobra, pierwsze są takie bombki, to za chwilę. Jeszcze drugie, bo to było z wczoraj, a z dzisiaj. Uwaga, uwaga. Mamy elfa. Dobra, bombki. Gdzie są bombki? Są bombki! To jest duże, coś dużego. I elf jest tutaj. To idziemy otwierać. Okej, uwaga, może najpierw zacznę od tego mniejszego opakowania, i czyli z dzisiaj tego elfa. O, proszę bardzo. Piękne, wigilijne serwetki. Mamy tutaj następnie z Inglota bazę pod cienie do powiek. I dostałam piękną świeczuchę bialutką do mojego pokoju i puder. O, coś co mi się skończyło. Tak, dokładnie, właśnie puder z Eveline. Prezent ten większy, ten z bombkami, czy jest wczoraj. Co my tu mamy? O, ale super, ręczniczek do włosów. Widzieliście dzisiaj ten ręcznik, taki co można sobie zawinąć i zapiąć na guzik? To ten jest taki sam, tylko że z mikrofibry, więc wsiąka lepiej wodę. O, ale ekstra! Dzisiaj miałam taki dzień spa, a tu proszę bardzo, piękna szczotka do włosów, bo ja zawsze szczotkuję włosy Tangle Teaserem, a wiem, że Tangle Teaser nie jest dobry do włosów, więc ten jest szczotka do włosów nadająca połysk, czyli to jest taka, wiecie, już taka bardziej profesjonalna szczotka. Bardzo, bardzo się cieszę. I dostałam Head & Shoulders, czyli szampon do włosów, który też bardzo często używam, więc to też schodzi jak woda i bardzo, bardzo się cieszę, więc mamusiu, dziękuję ci serdecznie. Także to by było na tyle z tych kalendarzy. Co ja mogę wam więcej powiedzieć? Wiem, że dzisiaj za dużo nic nie zrobiłam. Nie mam jakoś czasu na to, żeby pomyśleć nad czymkolwiek innym. Także jest ciężko. Powiem wam, że jeżeli ktoś przeszedł taki stres i w ogóle to co ja, to naprawdę wam współczuję i dbajcie o siebie, o swoją rodzinę. Przepraszam, że może kogoś zrobiłam, że komuś było smutno, bo staram się raczej na vlogmasach mówić o takich fajnych rzeczach. No ale nie zawsze jest kolorowo i też o tym musicie pamiętać. Tak, to też chcę pokazać cząstkę mojego życia, ale no nie potrafię tego ukrywać, że jest mi smutno. Dziękuję za oglądanie wam bardzo serdecznie i widzimy się jutro. Jutro myślę, że opowiem w końcu o swoim prawie jazdy, jak to wszystko było, więc jutrzejszy filmik też powinien być fajny i poznacie kolejną moją historię z mojego życia. Także buziaki, trzymajcie się, pa!